Na początek żart z supermarketu. Przepraszam, czy te warzywa są modyfikowane genetycznie? Zapytał mężczyzna w supermarkecie stojącego najbliżej sprzedawcę. Nieco skonsternowany sprzedawca odpowiedział. Nie, proszę pana, dlaczego pan pyta? Wtedy do dyskusji włączyła się marchewka. No właśnie, dlaczego pan pyta? Facet, który zeskanował moje produkty w supermarkecie, był niegrzeczny, niepomocny i śmierdział, jakby był pijany. To był ostatni raz, kiedy korzystałem z kasy samoobsługowej. Pewien mężczyzna powiedział żonie, że idzie do supermarketu. Idę po karton mleka. Chcesz coś? Tak, jeśli będą banany, to weź 6. Mężczyzna wraca do domu z 6 kartonami mleka. Co to ma być? Po co przyniosłeś 6 kartonów mleka? Mężczyzna zdziwiony odpowiada. W sklepie były banany. Przypomniała mi się historia jeszcze z czasów pandemii. Stałem w kolejce do kasy w supermarkecie, gdy mężczyzna przede mną puścił bąka. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, powiedział: jeśli cokolwiek usłyszałeś, to znaczy, że nie przestrzegasz dystansu społecznego. Ale jeśli możesz to poczuć, to mam dla ciebie dobrą informację, jesteś zdrowy. Dlaczego blondynka czołga się w supermarkecie? Ponieważ szuka niskich cen. Jedzie baba autobusem, a naprzeciwko niej siedzi facet z rozpiętym rozporkiem. Kobieta zawstydzona nie wie, co ma robić. W końcu mówi do faceta: sklep się panu otworzył. A widziała pani kierownika? Dopytuje mężczyzna. Nie, ale magazynier na workach leży, odpowiedziała kobieta. Jutro mam egzamin z archeologii. I nie ma znaczenia, czy zdam, czy nie, bo tak czy inaczej, moja przyszłość leży w gruzach. Archeolodzy niedawno znaleźli najstarszą znaną żuchwę, liczącą około 200 tysięcy lat. Badacze ustalili, że należy do kobiety. Wiedzą to, ponieważ żuchwa nadal się rusza. Jaka jest różnica między cebulą a teściową? Kiedy kroiłem cebulę, to płakałem. Dziecko pyta swoją mamę. Mamo, czy jestem brzydki? Mama na to. Mówiłam ci, żebyś nie nazywał mnie mamą w miejscach publicznych. Dzieci zostawiły jedzenie na talerzach po obfitym obiedzie w restauracji, więc tata zapytał kelnera, czy mogą zabrać resztki dla psa. Dzieci z radością wykrzyknęły: hurra, będziemy mieć psa!